Cała mądrość świata i zdolności ludzkie w porównaniu z najwyższą mądrością Boga są wielkim głupstwem. Często cechą świętych jest to, jak bardzo mądrze potrafili oceniać rzeczy, jak potrafili przewidywać skutki pewnych decyzji, jak potrafili dobrze doradzić ludziom. A przy tym wszystkim pozostawali skromni. Nie uważali się za fajnych bohaterów Pana Boga. Wiedzieli, że nie oni są wytwórcą tej mądrości, którą posiadali. Wiedzieli, że są obdarowani. Dochodząc na szczyt góry, dostajemy kolejny dar – mądrość. Może czasem zapominamy, że właśnie Bóg daje nam mądrość. Może nam się wydawać, że to my ułożyliśmy ten fajny projekt, że to my ułożyliśmy to piękne kazanie, że to my organizujemy tak pięknie wspólnotę, rodzinę. Zapominamy, że mądrość pochodzi od Boga. A może nam brakuje mądrości w codziennym postępowaniu? Może brakuje nam światła, jak postępować, jaką decyzję podjąć? Prośmy Boga o mądrość. Prośmy o mądrość rozeznawania, abyśmy wiedzieli, którędy iść do Boga.